Siemanko internety, standardowo witamy w Pumie i w dzisiejszym materiale będziemy omawiali ściąganie drążek. No więc przechodzimy sobie do maszyny. Panie, co pan ściągamy kurwa? Drążek, zapraszam do komentowania. Pojebało go chyba. Ja sobie siedzę, robię serię, plecy się pompują, zarąbi mi przychodzi jakiś pajac i mi drążek ściąga. Ja mówię, panie, co pan kurwa? Pojebany jakiś? No dajcie spokój, nie mogę. Jako bonus omówimy drugie ćwiczenie, którym będzie przyciąganie drążka do klatki piersiowej z wyciągu górnego. I teraz tak, najbardziej to ćwiczenie jest znane w wersji nachwytem i Traban zaraz pokaże, jak to wygląda najczęściej na siłowni. Jak wygląda najczęściej, czy jak wygląda najczęściej, jak wygląda najczęściej na siłowni. I tu w tym ćwiczeniu pracuje dużo rzeczy, niekoniecznie tych, w które chcecie celować. Błędów tu jest cała masa, aczkolwiek żeby się nie skupiać na błędach, to ja bym bardziej wolał omówić to w taki sposób, jak to rzeczywiście powinno wyglądać. Generalnie musicie pamiętać, że najszerszy ma no, trzy takie główne przyczepy. Jeden jest tutaj mniej więcej pod pachą, jeden w części żebrowej i jeden w części przy biodrze po prostu, żeby tutaj nie utrudniać. Żeby zapracować fajnie najszerszym, a zazwyczaj po to wykonuje się to ćwiczenie, żeby zapracować najszerszym, to te trzy przyczepy muszą się do siebie zbliżyć. Więc dobrą wskazówką będzie tak, to żebyście sobie zobaczyli po prostu w jakimkolwiek atlasie anatomii albo na Wikipedii, jak wygląda najszerszy i te wszystkie trzy przyczepy chcecie do siebie zbliżyć. Z jednej strony i z drugiej strony. Jeżeli ręka wyjdzie wam, dawaj, tak jak przed chwilą robiłeś, tu, to przyczep, który jest tu, tu i tu, one się do siebie nie zbliżają, słuchajcie. Tutaj będziecie bardzo pracować takim małym mięśniem, który jest w tej okolicy zlokalizowany, mięśniem obłym, który bardzo lubi przejmować pracę najszerszego i który, jeżeli będzie super aktywny, to później będzie wam robić problem, czy to w przysiadzie, czy w martwym ciągu, czy w wyciskaniu, generalnie przejmując pracę właśnie mięśnia najszerszego. Także wiosłując w taki sposób, jak teraz pokazał Adam, czyli tutaj mocno się wyginając i ciągnąc rękę za siebie, bardzo mocno pracuje właśnie tutaj mięśniem obłym, o, on tu pięknie twardy jest, natomiast najszerszy jest mięciutki, coś, jakaś tu praca oczywiście jest, ale nie jest to taka praca, jaką ja bym wolał, żeby ludzie na siłowni wykonywali. Żeby wykonać poprawnie przyciąganie drążka, przede wszystkim musicie tutaj ustabilizować odcinek lędźwiowy kręgosłupa i piersiowy przy okazji też. Zobaczcie, jak często wracamy do tego tematu, tego neutralnego kręgosłupa, żeby ustabilizować ten, żeby ustabilizować nasz tors. To jest naprawdę nie tylko istotne z punktu widzenia BHP, ale z punktu widzenia tego, żeby odpowiednio ustawić nasze ciało tak, żeby przyczepy mięśni były w takim ustawieniu, żeby po prostu mięśnie mógł poprawnie zapracować. Dlatego chwyta sobie teraz Trabant drążek, spina sobie tutaj brzuch, znowu zwarty brzuch, tak by zaraz coś chciał mu tutaj ten brzuch zajebać i z takiej pozycji zaczyna sobie przyciągać drążek. I teraz tak, nie celuje drążkiem bardzo mocno za siebie, raczej celuje gdzieś tu w stronę biodra, bo tak jak przypomniałem, tak jak wam na początku mówiłem, przyczepy mamy tu, tu i tu i chcemy te przyczepy zbliżyć jak najbardziej do siebie. W tym momencie te przyczepy bardzo fajnie będą tutaj, znaczy przyczepy, ustawienie kośca będzie po prostu umożliwiało pracę najszerszego grzbietu i tu praca tego najszerszego jest. Oby oczywiście też będzie trochę pracował, bo to nie jest tak, że go wyłączymy zupełnie z ruchu, ale celowana praca w takim ruchu jest w najszerszy i najszerszy w takiej konfiguracji, jak nam Adam nam pokazał, po prostu pracuje bardzo fajnie. Następną wskazówką będzie odległość od wyciągu. Jeżeli podejdziecie sobie bardzo blisko pod ten wyciąg, co niestety bardzo często jest wymuszone tym, żeby zablokować sobie nogi tutaj na opierdolniczek, to niestety w trakcie ruchu będziecie musieli się trochę odchylić i ciągnąć delikatnie za siebie. Jeżeli macie krótkie nóżki, tak jak Adam, no to niestety nie za wiele z tym zrobicie. Ja bym wam po prostu polecał, żebyście się odsunęli na tyle, żebyście ten ruch mogli po prostu pokierować w dół. Niekoniecznie aż tak bardzo, ale generalnie, żeby intencja ruchu była taka, że chcecie obniżyć obręcz barkową. Nie myślcie o to, co się będzie działo z łokciami stricte, czy z rękami. Nie myślcie o to, co tutaj będą robić bicepsy. Wasza intencja ruchu jest taka, żeby to jak najbardziej zbliżyć do tego.
tu. I tu gwarantuję wam, że najszerszy będzie bardzo fajnie pracował. Jeżeli macie z tym problem, to proponuję, żebyście zrobili sobie podchwytem. Ta wariacja, zdecydowanie w tej wariacji dużo łatwiej wam będzie poprowadzić odpowiednio ramię, w taki sposób, żeby wyczuć tutaj najszerszy. Oczywiście biceps będzie trochę bardziej pracował, jednakże nie uważam, że to jest jakaś duża wada tego ćwiczenia. W ogóle bym nie powiedział, że to jest wada, niech on sobie to... Dokładnie, biceps, pamiętajcie, musi być dojebany. Także nie przejmujcie się tym specjalnie. To też nie jest ćwiczenie izolowane, bo tutaj pracuje dużo grup mięśniowych, więc to jest jak najbardziej normalne. Pracując na podchwycie, myślcie o tym, że łokcie mniej więcej powinny gdzieś wycelować w stronę biodra, ale znowu intencja ruchu jest taka, obręcz barkowa jak najbardziej ściągnięta do dołu. I ta intencja ruchu sprawi, że najszerszy będzie tu pracował naprawdę jak wściekły. W tym momencie znowu traban nie ciągnie gdzieś ręki do tyłu, nie wygina się, o, nie robi nic takiego. Prawdopodobnie w takim wzorcu wziąłby na to ćwiczenie więcej, być może byłby silniejszy, ale pamiętajcie, nie zawsze w ćwiczeniach, zwłaszcza izolowanych, chodzi o to, żeby wziąć jak największy ciężar, tylko chodzi o to, żeby przepracować konkretny mięsień. Chociaż przed chwilą powiedziałem, że to nie jest ćwiczenie izolowane, a teraz powiedziałem, że jest, no ale mniej więcej powiedzmy jest bardziej izolowane niż martwy ciąg. Tutaj chcemy wycelować w najszerszy, no to zróbmy to ćwiczenie tak, żeby ten najszerszy rzeczywiście był odpowiednio przepracowany. Dobra, ja lubię bardzo sobie robić to na takiej zasadzie, przynajmniej raz mi się tak trafiło na siłowni, właśnie tu mi Rafał opowiadał, że burde, że za blisko jesteśmy i w ogóle, że się wyginam jak pizda. Nie wiem, w sumie, czy mogę tak mówić, ale wypikamy to najwyżej. I siadłem sobie po prostu dalej, rozstawiłem sobie nogi na zasadzie jakby w ogóle chciałem dół wyłączyć z ruchu i pracowałem sobie tutaj na zasadzie po prostu właśnie utrzymania zwartego torsu i w tej pozycji na pewno przeciąganie tego drążka do siebie będzie wykonane na pewno na znacznie mniejszym ciężarze, bo nie jesteśmy tak zaparci fajnie kolanami, nie stabilizujemy się powiedzmy tu jakieś urządzenie, tylko sami musimy w sumie taki właśnie bracing lekki wykonać, po prostu się ustabilizować. Ale co mnie zaskoczyło, to czucie najszerszego i w ogóle całych pleców, jakie byłem w stanie w tym wariancie wykonać, nie? Bo zwiększając stabilizację tutaj bardzo świadomie z całego torsu, ustawiając się rzeczywiście neutralnie i trzymając to samemu, a nie zaparte o jakieś tam urządzenie, to czułem się rzeczywiście, dużo bardziej się ustabilizowałem, dzięki czemu moje plecy mogły dużo bardziej aktywnie zapracować sobie siłowo właśnie w takim ćwiczeniu, nie? Wygląda to tak samo, jak tutaj Rafał powiedział. Wygląda to dokładnie tak samo. Nawet myślę, że bardziej lubię to ćwiczenie pod względem ustawienia ramienia. To, że tutaj w pozycji startowej jestem mniej więcej w takim kącie, a nie powiedzmy z ramieniem bezpośrednio nad głową. Kąt pachowy 120 tak, stopni, tak. To już wszyscy chyba wiemy. Rafał by chyba mądrzej powiedział. W każdym razie, gdy ręce mam nad głową, najszerszy nie ma tak dobrych już warunków do pracy. Raczej inne segmenty pleców przejmują tutaj więcej napięcia w tej fazie startowej, czy w ogóle może i w całym wykonaniu ruchu, bo zmieniamy cały kąt. Rzeczywiście, tak, to ma sens. Więc jak siądę sobie dalej, ten kąt tutaj jest pachowy 120 stopni, jak Rafał przytoczył, to wtedy dźwignia dla naszego najszerszego, no, przyciągania tego drążka do ciała jest dużo, dużo większa niż w innej pozycji. Zobaczcie, że nawet w tej pozycji tutaj, gdzie jest traband, znaczy w tej wariacji, nie ciągnie rąk za siebie. Zobaczcie, bo on mógłby tu pociągnąć za siebie, ale nie taka jest, to nie jest efektywny zakres pracy najszerszego, jeżeli on tutaj jakoś mocno zrobi taki ruch jakby przyciągania drążka, jednocześnie wiosłowania na dobrą sprawę. Nawet w tej pozycji intencja ruchu to jest obniżenie obręczy barkowej do biodra i to jest bardzo fajnie wykonany ruch. To jest pull down, a nie pull back, nie? Ja tutaj myślę po prostu o tym, żeby łokcie skleić do ciała. Mieliśmy taki materiał o podciąganiu kiedyś z Krzysztofem Bajerą i on tam właśnie rzucił takiego fajnego tipa, żeby przy tym ruchu podciągania skleić właśnie łokieć po prostu blisko torsu. I no, przeniosłem to na wyciąg z racji, że to dla mnie jest jakby regresja podciągania, tak? I jak się okazało, super, dzięki Krzysztof poczułem najszersze pierwszy raz od dawna. Także bardzo, bardzo fajna porada, może komuś też pomoże. Jeżeli chodzi o sam chwyt, tu mówiliśmy, nachwyt jak najbardziej ok, aczkolwiek moim zdaniem czy neutral, czy podchwyt lepiej pomaga wyczuć najszersze.
Jeżeli chodzi z kolei o samą szerokość chwytu, ja bym nie szedł do jakiegoś super szerokiego chwytu. Dawniej panowało takie przekonanie, że im szerszy chwyt, tym bardziej wchodzi na najszersze. Tak, Im szerzej, tym będziesz szerszy, wiadomo. Ale już badania pokazały, mimo że sam nie siedzę w badaniach, ale tutaj oczywiście pozdrawiamy Mikołaja Żeglińskiego, który jest mistrzem, jeżeli chodzi o wynajdywanie nowinek kulturystycznych w badaniach, no to już jasno jest udowodnione, że ten szerszy chwyt wcale nie wspomaga temu, że jakoś robicie się szersi. Tak, tak samo robiąc wąsko nie będziecie węsi. Tak, tak jest. Proponuję wam, wystartujcie mniej więcej z tego, żeby szerokość chwytu był mniej więcej jak szerokość waszej obręczy barkowej i będzie ok. Będzie ok. No dobra, tyle na dzisiaj. Wielkie dzięki za waszą uwagę, za wszelkie komentarze, bo tak jak parę razy mówiłem, wszystko czytamy za każdym razem, nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiedzieć, bo roboty jest dużo, ale przede wszystkim mega doceniamy wszystkie wasze komentarze, bo po prostu robicie nam zasięgi i pomagacie nam się rozwijać, także im więcej waszych zasięgów, tym też my chętniej, im więcej waszych komentarzy, tym chętniej my robimy nasze materiały, no bo wiadomo, fajnie jest zrobić coś, co ludzie po prostu doceniają. I tyle. Pozdrawiam was. Tak jest. Buziaczki. Siema. Zajebałem drążek. I chuj.